Wyobraź sobie, że oglądasz swój ulubiony program przyrodniczy, który nagle zostaje zatrzymany przez straszną, przerażającą, spaloną twarz, która mówi do ciebie, że następnego dnia obudzisz się sparaliżowany i będziesz widział cały czas tą twarz aż do końca swojego życia. Ten widok dosłownie sparaliżował ponad 500 osób, a przed wami cała historia tego wydarzenia, która przedstawiona została w 10-minutowym filmie The Bold One Phenomenon. Naprawdę przerażającym analog horrorze, który wyjaśnię w dzisiejszym odcinku. Siema, z tej strony Mondar, witam was serdecznie w kolejnym filmie, w którym po trochę dłuższej przerwie w końcu wracamy do ARG i całej reszty bardzo podobnych do tego materiałów. Dzisiaj zajmujemy się The Bold One Phenomenon. The Bold One Phenomenon to rzecz pochodząca z kanału Dr Nowhere, który możecie już kojarzyć chociażby z tego filmu, który chyba był trendem na TikToku, ponieważ ma ponad bańkę wyświetleń. Jestem pewien, że ktoś mnie pod tym oznaczał, żebym to wyjaśnił, o ile jest tutaj cokolwiek do wyjaśnienia, bo chłop wali w szybę, strasznie wygląda, ma straszną twarz i w sumie tyle. Nic więcej interesującego bardziej tutaj nie ma, poza The Bold One Phenomenon, który jest oddzielnym filmem na jego kanale, jest zarazem najdłuższym filmem i fabularnie nie łączy się z tymi pozostałymi trwającymi po minutę do kilku minut, więc dokładnie nim zajmiemy się w dzisiejszym odcinku, a zdecydowanie jest o czym mówić, bo to całkiem ciekawa sytuacja jest. Wszystkie następujące materiały zostaną ukazane za zgodą personelu Ephrata 228. Dołożono wszelkich starań, aby zachować anonimowość osób zaangażowanych, tak jak prosili. Uwaga, ten film zawiera elementy, o których wiadomo, że powodują od łagodnych do ciężkich zaburzeń poznawczych, które mogą wpływać psychicznie i fizycznie na widza. Zapoznaj się z poniższymi procedurami, aby zagwarantować najbezpieczniejsze możliwe wrażenia z oglądania. Czyli jak widzicie, już od samego początku zapowiada się, że będzie naprawdę grubo. Następnie pojawia się poradnik oglądania, który nakazuje nam podczas oglądania posiadać zatyczki do uszu, ołówek, arkusz papieru, standardową Biblię chrześcijańską otwartą dla psalmów 91:10. Następnie pojawia się obrazek z podpisem, że jeżeli coś zacznie mówić do gołych uszu, należy założyć zatyczki do uszu oraz odwrócić się w kierunku ołówka i papieru. Następnie otrzymujemy nakaz napisania tego na kartce. Nie widzę papieru, nie mam dłoni, słyszę śmiech tysięcy, słyszę święto, nie mogę się ruszyć albo nie chcę. To znaczy, widzę papier, widzę moją dłoń. Nie jestem w stanie usłyszeć krzyków tysięcy, nie słyszę święta, jestem chodzącą i oddychającą ludzką istotą na planecie Ziemia. Nie spotkacie żadne zło i żadna plaga nie zbliży się do twojego mieszkania. Po napisaniu tych słów odmawiaj na głos psalmy 91:10. Jeśli wspomnienia i obrazy czegoś bezbożnego utrzymują się w twoim umyśle, módl się. To wszystko, co możesz zrobić. W przypadku, gdy jesteś zobowiązany do przeprowadzenia tych procedur, natychmiast kontaktuj się z organami. Zostanie ci podana amnestyka. Wielu wydaje się potem prowadzić normalne życie. Następnie po ponad jednominutowym wstępie rozpoczyna się właściwa część filmu. The Bold One Phenomenon. Fenomen ugotowanego. 13 sierpnia 2003 roku. Drzewo niebios. Pod koniec lat 90. obecnie tajny dokumentalny program telewizyjny zadebiutował w lokalnej stacji w Pensylwanii. Program obracał się wokół leśnych roślin i zwierząt, a skierowany był przede wszystkim do dzieci. Gwiazda widowiska i narratorka opowiadała o cudach natury i jej niebezpieczeństwach, jak ją docenić, a co najważniejsze, jak się przed nią uchronić. Niestety, na początku 2001 roku program został zdjęty z anteny z powodu śmierci prowadzącej. Wtedy wydarzyło się coś dziwnego. 13 sierpnia 2003 roku 13 odcinek serii znikąd znów zaczął być emitowany. Poniższy zapis audio przedstawia początkowe segmenty odcinka. And here on we aim to uncover all the wonderful secrets that nature has to offer, no matter how minuscule or gigantic. So let's get going, shall we? Found primarily in deep North American woodlands, poison oak has many different names and places of origin, also referred to as the tree of heaven. Imagine that. In China and Taiwan, one of these invasive species made its way to America in the 1700s and took its ground here boldly, Podczas jednego ze wstępnych segmentów anomalna transmisja przejęła program. Transmisja przedstawiała filmy z czerwoną, roztopioną twarzą, która przemawiała do widza ciepłym, ale głęboko niepokojącym głosem. Ta twarz i jej własności będą niniejszym określane jako Fen 228. W momencie, kiedy Fen 228 przemówił, co jakiś czas na jego twarz nakładane były klipy z kamerą na żywo lub materiałem filmowym przedstawiające salę i sypialnie szpitalne. Mimo tego, że pamięta się, iż Fen 228 przemawiał w języku angielskim, wielu widzów nieznających języka angielskiego pamiętało, że rozumiało każde jego słowo, które wypowiedział. Następujący klip jest przywróconym nagraniem anomalnej transmisji. Czas trwania klipu został skrócony, a dźwięk został stłumiony i odwrócony. Zmiany te są absolutnie konieczne, aby jak najskuteczniej stłumić jego niebezpieczne atrybuty. Dla maksymalnego bezpieczeństwa oglądaj w okularach typu Blue Light i załóż zatyczki do uszu. To, co Fen mówi w tym momencie, nie jest do końca zrozumiałe, niemniej możemy to rozszyfrować, co zresztą udało nam się zrobić, a jego właściwa wiadomość brzmi w następujący sposób. When your doctors eventually find you, they will not see me, but you will, and I'll see you too, forever, I'll see you. Manifestacja mojej postaci jest tutaj? Trochę ciężko powiedzieć, ponieważ jest tutaj bardzo głośno. Będziesz spał w swoim łóżku, a ja tutaj będę. Będę cię obserwować. Kiedy się obudzisz, nie będziesz w stanie ruszyć ani jedną częścią ciebie. O ile doktorzy cię znajdą, nie zobaczą, ale ty będziesz mnie widział. Ja też będę cię widział. Na zawsze będę cię widział. Transmisja będzie niniejszym określana jako Transmisja 813. Transmisja 813 była oglądana przez około 530 mieszkańców na całym obszarze południowej Pensylwanii, a po obejrzeniu go wielu było poważnie zrozpaczonych. Oprócz dyskomfortu i paranoi, jaka przyniosła widzom telewizyjna obecność Fen 228, pojawiały się inne skutki uboczne, których doświadczyli ci widzowie, które były wysoce nienaturalne. Niepokój, paranoja, znak zapytania. Nie wiadomo. Wszystko to składa się na to, że ofiara, która zobaczyła Fen 228 w telewizji, będzie go widzieć na co dzień i cały czas będzie w jej umyśle po prostu się tam zamknął i już nie zamierza stamtąd wychodzić, jednocześnie słyszeć będzie jakiegoś rodzaju dźwięk. Najpewniej są to jego odwrócone słowa z racji, że głośniczek pokazujący dźwięk także jest odwrócony. Wielu widzów zgłosiło, że nie jest w stanie trzymać obrazu twarzy Fen 228 z dala od swoich umysłów. Niektórzy nawet słyszeli jego głos kilka dni po obejrzeniu. Ofiara, która poprosiła o zachowanie anonimowości, twierdziła, że twarz żyła w jej mózgu i żywiła się jej kręgosłupem. Inni mówili o trąbach grających w ich uszach, zanim zasnęli. Żadna z tych osób nie wiedziała, że to dopiero początek. Początek zupełnie nowego gatunku cierpienia, który nigdy nie zostanie do końca zrozumiany. 14 sierpnia 2003 roku. Wielkie północno-wschodnie zaćmienie w 2003 roku. I jest to wydarzenie, które miejsce miało naprawdę. Dokładniej była to sytuacja, kiedy w kilku stanach Ameryki na pewien czas odcięto prąd. Wszystko trwało od 14 do 16 sierpnia 2003 roku i w zależności od stanu prąd odcięty był na 2 godziny, ewentualnie mogło się to przyciągnąć do 4 dni. Po wykryciu częstotliwości anomalnej przez programy do rozwiązywania problemów w stacji telewizyjnej, NERC otrzymał rozkaz od oddziału Ephrata, aby wszystkie lokalne sieci energetyczne w stanie Pensylwania zostały wyłączone przed 16, aby zapobiec dalszej eskalacji anomalii i wiedzy publicznej na temat transmisji 813. Awaria ostatecznie rozprzestrzeniła się na różne części Nowego Jorku, New Jersey, a nawet Kanadę, tworząc słynny Great Northeast Blackout z 2003 roku. Prawie 50 milionów ludzi było bez prądu, niektórzy nie odzyskali go nawet do kilku dni później. Podczas zamieszania spowodowanego przerwą wszystkie ślady transmisji 813 zostały zebrane przez oddział Ephrata i pozornie wymazane z istnienia, włączając w to artykuły informacyjne, które były w pracach od rana po transmisji, posty internetowe, nagrania i wiele więcej. Przyczyna zaćmienia została szybko zatuszowana i stwierdzono, że była to połączenia błędu ludzkiego i w wyniku spadania drzew na obwisłe linie energetyczne gdzieś w Cleveland w stanie Ohio, ale szkody zostały wyrządzone. Następstwo. 12 dni po tym, jak transmisja 813 została zablokowana, historycznie ogromny napływ, i tutaj muszę wam trochę wytłumaczyć, ponieważ po polsku tego nie zrobimy. Mowa tutaj o pseudokoma, czytaj Locked In Syndrome. Jest to stan chorobowy objawiającym się na przykład utratą czucia całego ciała w wyniku uszkodzenia pnia mózgu. Czytaj najprościej mówiąc, mowa tutaj o zostaniu poważnie sparaliżowanym i niemożności odczuwania czegokolwiek albo poruszania się. Informacja ta mówi, że po wyemitowaniu transmisji 813 miejsce miał historyczny szczyt zachorowań, a sparaliżowane zostało 509 osób, a bardzo wiele rodzin zostało zszokowanych. Jak zresztą mówi następna informacja, pseudokoma jest niezwykle rzadkim stanem, w którym pacjent doświadcza odłączenia mózgowo-rdzeniowego, co pozostawia go przytomnym, ale niezdolnym do poruszania się albo komunikowania werbalnie z powodu całkowitego porażenia wszystkich mięśni w ciele, z wyjątkiem pionowych ruchów oczu i mrugania. I w tym momencie możecie już zauważyć pewne powiązania, mianowicie Fen podczas transmisji 813 przemawiał do ludzi, którzy ją oglądali, że ci obudzą się nieprzytomni, kiedy ten ciągle będzie na nich patrzył. Jak widać, to co powiedział okazało się być prawdą. Ten anomalny wybuch tak rzadkiego stanu został natychmiast objęty rządowym dochodzeniem przez Departament Zdrowia USA. Jedynym punktem wspólnym wszystkich tych sytuacji było to, że pacjenci oglądali telewizję dokładnie tej nocy, kiedy transmisja 813 była emitowana. Chociaż ofiary tej epidemii nie były w stanie mówić, to były w stanie komunikować się za pomocą kodu Morsa mrugając. Przeprowadzono wywiady z ponad 60 ofiarami. Wiele z tych wywiadów miało nieskuteczne wyniki, które często prowadziły do większej liczby pytań, a wiele innych wyników, które wymagały archiwizacji lub zakończenia. Jednak dość późno w dochodzeniu oddział Ephrata został powiadomiony o szczególnie dziwnym przypadku dotyczącego niejakiego Joba Zamperiniego, starszej ofiary wybuchu anomalnej śpiączki. Job Zamperini specjalnie poprosił, aby jego pseudonim był używany w przyszłych zapisach zamiast jego prawdziwego imienia, które pozostaje tajne. Zamperini był weteranem wojennym i biegle posługiwał się kodem Morsa, co stawiało go na miejscu jako potencjalnego rozmówcę, gdy tylko epidemia została poddana śledztwu. Po tym, jak na jego podwórku zrobiono bardzo dziwne zdjęcie jego wnuka, jego rodzina głęboko zmartwiła się i była przekonana, że jego dom jest nawiedzony. Następujące zdjęcie przedstawia Fen 228 stojącego obok małego domku do zabawy na podwórku Zamperiniego. Samo zdjęcie okazało się nieszkodliwe i bezpieczne w oglądaniu, choć nadal ma charakter anomalny. Aby uzyskać najbardziej komfortowe wyrażenia wizualne, załóż okulary typu Blue Light lub obserwuj zdjęcie z odległości 3 stóp lub więcej. Zamperini twierdził, że coś strasznego i bezbożnego było z nimi, skrzywdziłoby go i być może innych, gdyby opisał to, co to coś mu mówiło. Okej, mamy tutaj zdjęcie odwróconego krzyża na ścianie. Oto odzyskany, wcześniej zarchiwizowany zapis wywiadu z Zamperinim prowadzony przez oficera T. Gomeza z oddziału Ephrata. Hello, Mr. I'm Officer Gomez. Hope you're doing well today. Do you mind if I ask you a few questions regarding your condition and possibly unholiness within your home that your family had mentioned? Możesz pytać. First and foremost, did you notice any onset symptoms before you lost complete mobility of your body? Widziałem twarz. When did you begin seeing this face? Od kiedy zobaczyłem ją w telewizji, nigdy mnie nie opuściła. Interesting. Many of the people who have seen the broadcast that you saw on August the 13th described having vivid and upsetting hallucinations. Do you think this is something your brain has created? Nie, to coś jest teraz w oknie. Okropnie spalona, nie pochodzi od Jezusa Chrystusa. Słyszę krzyki, bardzo wiele krzyków. Słyszę trąby w nocy, zanim zasnę, ale Jezus Chrystus jest ze mną. Następnie wywiad zostaje przerwany. Z napisu na ścianie, który wcześniej głosił "Daj to Bogu i idź spać", wszystko zmienia się w napis "Widzę cię", a zza okna nagle wyłania się spalone. Wspaniały dzień, cud narodzin, fanfary płodowe. Na samym dole znajduje się napis w języku japońskim o treści "Strach przed jedynym ptakiem Watanabe". I ciężko było mi tutaj znaleźć jakieś dokładne powiązanie. Niemniej niejaki Mitsuhiro Watanabe, najpewniej czytam to źle, był znanym zbrodniarzem wojennym i żołnierzem carskiej armii japońskiej podczas II wojny światowej i przez więźniów był określany właśnie mianem ptaka, ptak Watanabe. Po klęsce Japonii w wojnie władze Stanów Zjednoczonych uznają Watanabe za zbrodniarza wojennego, za złe traktowanie jeńców wojennych, jednakże udało mu się uniknąć aresztowania i nikt nie został posadzony przed sądem, aż do dnia swojej śmierci. Jednakże nie widzę tutaj żadnego innego powiązania z historią The Bold One Phenomenon. Together we will be still. Together a feast fit for a king. Together melded by love and purest connection. Be still. Po jego ostatnim przemówieniu program dobiega końca z informacją: uwaga, jeżeli nie widzisz już ekranu, oznacza to, że nie jest on bezpieczny, aby kontynuować oglądanie. Program wkrótce się zakończy. Protokół Brevita 228 został zainicjowany. Zastosuj się do procedur wspomnianych na samym początku tego nagrania natychmiast. Nie napotkasz żadnego zła, ani żadna plaga nie zbliży się do twojego mieszkania. Nie napotkasz żadnego zła, ani żadna plaga nie zbliży się do twojego mieszkania. Nie spotkasz żadnego zła, ani żadna plaga nie zbliży się do twojego mieszkania. I w ten sposób cały The Bold One Phenomenon wygląda. Szczerze, jak na ARG jest to całkiem ciekawa pozycja, w sensie, jeżeli chodzi o wykonanie, jest takie se, aczkolwiek jednocześnie jest to doskonały argument na to, że nie potrzebujesz nie wiadomo czego, żeby stworzyć coś świetnego. Jakby, szczerze, jestem pewien, że większość tych slajdów powstała w Paincie, bo to dosłownie nie wygląda na jakkolwiek bardziej skomplikowane niż paintowa grafika, niemniej i tak jest mega interesująca. Natomiast byku, po więcej takich filmów subuj kanał i wpadaj na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie, bo inaczej przyjdzie do was spuchnięty ziomek i was ugotuje. Pozdrawiam serdecznie.